Dzień dobry, jak tam dobry. Nastroje przed startem? Nastroje są dobre, nastroje. Także myślę, że około godziny 40 zrobimy. Chcę zejść poniżej 40, godzina 40. Poniżej. Może się uda. No bojowe no. Drugi mój półmaraton z tym, że nigdy o takim profilu nie biegłem, także troszeczkę się tego boję. Ale myślę, że dam radę, trochę trenowałem też. W niedzielę 29 marca o godzinie 11 po moście nad Sową przebiegli uczestnicy półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego. O kolejnej edycji biegu rozmawialiśmy przed startem z dyrektorem półmaratonu Mirosławem Dzierkasem. No jestem niezwykle szczęśliwy, ponieważ 16 półmaraton, z roku na rok poprawiamy frekwencję. Już wiemy, że w tym roku rekord frekwencji zostanie poprawiony. W zeszłym roku na starcie stanęło 1456 biegaczy. W tym roku już zapłaciło za start prawie 2000 biegaczy, więc myślę, że ten rekord frekwencji na pewno już padł. Nie jest to jedyny rekord. Już wiemy, że padł też rekord frekwencji kobiet, bowiem ponad 360 kobiet zgłosiło się do startu. To nas niezwykle cieszy. Znowu numer? To my wszystko monitorujemy. No i sądzę, wszystko na to wskazuje, że trzeci rekord, a mianowicie rekord trasy też padnie, jeśli chodzi o kobiety. Wynosi on godzina 18:18, należy do Beaty Szyjki. 11 lat temu Beata przebiegła w tym czasie półmaraton żywiecki. W tym roku mamy trzy bardzo dobre Kenijki, jedną bardzo dobrą Ukrainkę, więc myślę, że te panie na pewno pokuszą się o złamanie rekordu. Sprawdziło się. Nową rekordzistką trasy wśród kobiet została Kenijka Jefnegetich Stelach Barsosio, która przebiegła trasę w czasie godzina 16 minut 46 sekund. Natomiast zwycięzcą 16 półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego został Kenijczyk James Emuri, który przebiegł 21 km w czasie godzina 6 minut 49 sekund. Drugi na mecie zameldował się Ukrainiec Taras Salo, trzeci był kolejny Ukrainiec Ruslan Peshnikov. Najlepszy wśród Polaków zajął piąte miejsce. To bielszczanin Jarosław Gniewek, z którym rozmawialiśmy przed startem, podobnie jak z wieloma z uczestników tegorocznego półmaratonu. No jak co roku, otwarcie sezonu, zawsze tutaj w Żywcu. Najpiękniejsza trasa. I dobre życiówki są? No życiówka godzina 10, ale to już było bardzo dawno temu, 10 lat temu. No teraz już bardziej rekreacyjnie, bardziej dla zdrowia. Bardziej, żeby właśnie uczestniczyć z kolegami, pobawić się troszeczkę. Że trudno z tymi Kenijczykami wygrać. No to już nie moja kategoria, oni tam rywalizują o zwycięstwo. Bardziej zabawa. Oczywiście wśród tutaj lokalnych zawodników, no to jeszcze rywalizujemy, bo no, cały jest w tym sens, ta zabawa, żeby to rywalizować jeszcze. Mamy zamiar poniżej 2 godzin przebiec. Włącznie czasy biorąc? Nie. Kęskie harpagany? Tak. A to prezesa trzeba pytać. Prezes. Ale on tu nie szedł, bo on już 20, odebrał paki. 20 parę osób? Iza, wypowiedz się ładnie. Ile? 20? 20 osób, tak? Ponad 20 osób. Ponad 20 osób. Anetka może coś powie. Ponad 20 osób dzisiaj startuje z grupy Kęckie Harpagany. Mamy nadzieję, że damy czadu i nie polegniemy na górkach. Także jest to nasz wspólny drugi półmaraton. Pierwszy półmaraton był w Krakowie w październiku, gdzie wszyscy ukończyli z bardzo dobrymi wynikami. I mamy nadzieję, że ten półmaraton również przyniesie nam same życiówki. Thank you.
rytmie. W rytmie. Jest nasz duża grupa, więc jedni mają plany tylko ukończyć, jedni życiówki pobić, super, super wyniki. Więc jest nas około ilu? 12, tak? Tak, z Czechowic chyba łącznie 14 osób, z tego co wiem, i 12 z rytmu. Powstaliśmy w październiku tamtego roku, w listopadzie tamtego roku i działamy. Mamy na przykład poniedziałki biegowe. Co poniedziałek spotykamy się na rondzie w Czechowicach-Dziedzicach, no i rozpoczynamy nasze treningi, czyli jest pętla 10 i 5 km. I coraz więcej osób przychodzi generalnie. Tak, obecnie w klubie już jest około 190, ponad 190 osób, więc cały czas prężnie dobijają się ludzie i można powiedzieć, że pomysł z rozbieganiem miasta Czechowice-Dziedzice udał się. To między innymi dzięki takim grupom jak TS Kent czy Czechowic-Dziedzic na trasie dookoła Jeziora Żywieckiego tego dnia pojawiło się około 2000 biegaczy i biegaczek. Już stoimy? Czekamy na naszych, żeby trochę zdjęć porobić. Nieźle! Pyszna woda, zdrowa! Szybkość, zdrowa! Znakomicie, trasa znakomita, wypogodziło się, na zbiegach było trochę wiało, więc chłodziło, także bardzo dobrze, super. Chociaż trasa ciężka, ale fajnie się biegło. Tu miałam fajnego prowadzącego, który całą drogę mnie prowadził. Dawał sił i otuchy. Sportowa paczka pocztowa, grupa biegowa, grupa Poczty Polskiej. A czopka krakowska dlatego, że ja z Krakowa jestem. W związku z tym utożsamienie się z miejscem. Ale żadnych listów dzisiaj nie doręczyliście. Dziś mamy wolne. Szykujemy formy na poniedziałek. Zaczynamy od poniedziałku od rana. Nie, nie!
tylko to, że przebiegłem pierwszy półmaraton. Fantastycznie. Zrobiłem czas, którego się nie spodziewałem, bo chciałem zmieścić się w limicie czasu, czyli w 2 godzinach 30 minutach. Zrobiłem 2 godziny 5 minut, 5 sekund, więc rewelacyjnie. Jesteśmy bardzo zadowolone. Jesteśmy zadowoleni wszyscy, tak, że mogliśmy tutaj być i uczestniczyć w biegu. Bez wyników życiowych, ale rekreacyjnie. Fajna pogoda, super. Rewelacyjnie. Bardzo fajna trasa i pogoda dopisała wyjątkowo. Po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy. Trzeci raz tutaj. Super. Warty polecenia. Zdecydowanie, że to widać po frekwencji, nie? Że się z roku na rok zwiększa, także coraz więcej iść dobrze. Super, naprawdę. No jeden z trudniejszych chyba półmaratonów w Polsce, tak mi się wydaje. Trasa dobrze przygotowana, dobrze oznaczone kilometry, z napojami nie było kłopotu. Super mi się wydaje. Tak, podbiegi. Dużo podbiegów, dużo trasa podbiegu. Strasznie wymagająca, ciężka, ale daliśmy radę. Przebiegał już ten Marek? Jeszcze. Zaraz będzie bieg, na pewno. Mam prawdziwe całusy, czy tylko tutaj? Oczywiście, że prawdziwe. Zawsze. Brawo!